Po raz kolejny w kwietniu w okolicach Dnia Ziemi, chyba wczoraj był Dzień Ziemi, organizujemy akcję rozdawania mieszkańcom roślin. Szczególnie zwracamy uwagę na to, żeby to były drzewa, są też krzewy, a także kwiaty, które są pewnie najbardziej popularne wśród mieszkańców. Sądzę, że to już jest około 20 lat, od kiedy te akcje są organizowane. W tym roku kładziemy duży nacisk właśnie na drzewa. Jest ich, w sumie zakupiliśmy około 5000 sztuk drzew. Część z nich została już przekazana wspólnotom mieszkaniowym, spółdzielni, także szkołom, przedszkolom i no, wszystkim instytucjom, które się zgłosiły. Natomiast dzisiaj jest rozdawanie tych roślin mieszkańcom. Mam nadzieję, że wszystkie te 5000 drzew, około 2500 krzewów i 3000 kwiatów znajdzie swoich właścicieli nowych, można powiedzieć. Kolejka jest już bardzo długa. No sądzimy, że skoro jest duże zainteresowanie i zwykle wszystkie te zakupione rośliny znajdują chętnych, także sądzimy, że one rzeczywiście później są sadzone. My widzimy szczególnie to na terenie przedszkoli, szkół, innych instytucji. No my sami też jako Urząd Miasta, Referat Ochrony Środowiska też sadzimy bardzo dużo drzew na terenach zieleni, także sądzę, że no ta akcja, może nie tyle akcja, ale w ogóle całoroczne i ciągłe działania, że przynoszą efekty. Na dzisiejszym pikniku ekologicznym będziemy rozdawać zainteresowanym mieszkańcom sadzonki drzew. To są typowe drzewa polskie, które występują na terenie Legionowa, więc jakby dbamy o tą naturalną florę Legionowa. Buki, dęby, brzozy, sosny, lipy. Są to gatunki długowieczne, gatunki, które będą dość dobrze adaptowały się do przyszłych zmian klimatu. Dzięki temu w perspektywie kilkudziesięciu lat Legionowo będzie miastem bardziej zielonym i chłodniejszym, tak? Bo sadzenie drzew to jest nie tylko w celu upiększenia Legionowa, ale też w celu ochłodzenia w miesiącach letnich temperatur. Tak naprawdę festiwale zieleni organizujemy już od wielu lat i zazwyczaj odbywały się one w ten sposób, że rośliny były wydawane naszym mieszkańcom całkowicie za free. W tym roku jest troszeczkę inny wymiar tej akcji. Oczywiście też są wydawane za darmo, teoretycznie, ale mieszkańcy mają podarować miastu swoje plastiki, a mianowicie nakrętki bądź też baterie. Tutaj weszliśmy we współpracę ze Stowarzyszeniem Wolontariat, które zbiera właśnie zbiera zarówno nakrętki, jak i baterie. Zaprosiliśmy w tym roku do udziału w pikniku ekologicznym te instytucje i te przedsiębiorstwa, które są poniekąd związane właśnie z ekologią. Stąd też właśnie między innymi czy udział PWK, czy też Nadleśnictwa Jabłonna. Są też jeszcze stowarzyszenia z terenu Legionowa. Zatem mieszkańcy mogą skorzystać również z takich stanowisk, gdzie można pomalować torby, dowiedzieć się czegoś więcej o ekologii, ale w sposób taki niecodzienny, z zabawą. Są to przede wszystkim jakieś tam stoiska, które są kierowane dla dzieci i młodzieży.